Cześć, mam na imię Paweł i nasz kanał potrafi, jest fajny. Dzisiaj z Dorotą postanowiliśmy wybrać się na wschód słońca, na słoneczniki. Koleżanka pokazała nam chyba trzy dni temu największe pole słoneczników na Podlasiu. Jest olbrzymie. Zresztą nie jedno, bo to jest jedno, z połączone z drugim, tam jest jeszcze jedno, tam jest jeszcze jedno. No naprawdę mm, super. Przyjechaliśmy wieczorem, popatrzyliśmy jak to wygląda i postanowiliśmy dzisiaj na wschód słońca tu przyjechać. Ale zaspaliśmy. W związku z tym jest w pół do ósmej rano, a my jesteśmy na polu słoneczników i jutro wyjeżdżamy, bo jutro yy, rano wyjeżdżamy już do domu, czyli jest to ostatnia szansa zrobienia fantastycznych zdjęć na tym fantastycznym polu. Ale słoneczniki mają pewien problem i ten problem yy, za chwilkę się pokaże. A film jest o tym, jak rozwiązy rozwiązywać. Małe problemy fotograficzne, na które możemy w każdej chwili niechcący trafić i stracić okazję, bo pamiętam tak ze znajomym kiedyś robiliśmy zdjęcia, przed Nie, ojejku, ja bym, ch... ale nie, to mi nie wychodzi i złożył aparat i poszedł. I może robić coś, co mu wychodzi. Nie, 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 nie nie Jemu już nie, nic nie powiedziałem, bo już mi się go nie dało ściągnąć, natomiast sobie mówię, nie, stary. To, że masz problem ze zrobieniem jakiegoś zdjęcia, to bardzo dobrze, bo to Cię nauczy czegoś. Jeśli ominiesz problem, to się niczego nie nauczysz. A jakie problemy możemy spotkać, robiąc taki prosty pejzaż jak pole słoneczników? To zapraszam Cię na film Małe problemy fotograficzne. Zapraszam. Problemy, bo pole słonecznika jest idealne do tego, żeby pokazać jakiś problem, bo problem jest prosty. Jeśli ja wezmę aparat w tej chwili, wezmę aparat, podniosę go do góry, włączę w mój standardowy pomiar, czyli P, do tego yy, automatyczny balans bieli i śliczne żółte słoneczniki, o tam bączek lata. Śliczne żółte słoneczniki, zróbmy sobie zdjęcie. Super. I co? No, za jasne. No, za jasne, ponieważ nie, nie, nie spojrzałem na to, że przecież jeśli wezmę dużo żółtego w kadr, to zdjęcie musi wyjść za jasne. Musi, musi zostać przepalone. Czyli pierwsza rzecz przy takich. Yy, taki problem. No i jak nic nie zrobię, to następne zdjęcie znowu będzie za jasne. No będzie za jasne. Znowu będzie przepalone. I ten, te płatki zaczną mi się zlewać ze sobą. Ten kolor będzie się przy... nie będzie tego cienia pomiędzy płateczkami. Więc co? Naciskam spust. Ja obsługa płatki jest bardzo ważna, więc ja w tym momencie spojrzę, widzę na drabince, wprowadzam korekcję ekspozycji. Jak jest, masz wprawę, to tą kolekcję ekspozycji sprowadzisz zanim naciśniesz spust, bo popatrzysz i mówisz: Nie, nie, on się na pewno oszuka, ten światło miesz w aparacie. Przy czym, jeśli ilo, zmniejszy, się, zmniej, zmniejszy się ilość żółtego, czyli słonecznika w, w kadrze, to kolekcja ekspozycji okaże się albo trzeba zrobić mniejszą, albo w ogóle okaże się niepotrzebna. Ale spróbujmy. Ja przesunąłem kolekcję ekspozycji o 2 trzecie na minus. I, I już tak chcę, tak przeciąć troszeczkę. Ok. No, moim zdaniem, kalista ekspozycji już jest w porządku. Natomiast nie podoba mi się kolor. Automatyczny balans bieli na słonecznikach, czyli na żółtym. Ten słonecznik też jest. Nie ma bączka na nim. Pszczółka była. Na żółtym na pewno się wyłoży, na pewno zrobi, zrobi to źle. W ogóle, nawet, dlatego ja nie lubię automatycznego balansu bieli i go nie używam. Natomiast on zawsze się pomyli. Ale to co? Słońce świeci, jest już nie wiem, za 28, za ósma. Stawaliśmy szybko, więc nawet zegarka nie, nie zabrałem. Włączamy ten, automatyczny nie. Weźmy sobie słoneczko, bo słoneczko świeci ładnie. Słoneczko świeci, słoneczko świeci. Przymierzmy się może do tamtych dwóch. Ale piękne to pole jest. Nie, to pierwszego weźmiemy ostrego. O, tak żeby cały w kadrze wszedł. I co? To samo. Słoneczko i balans automatyczny pokazał to samo, czyli źle. Słoneczko w tym momencie przy oświetleniu żółtych, żółtego koloru też się pomyli. To jest ten problem i w tym momencie część osób zaczyna, no jak to, albo nie zwróci uwagi na to, że, że balans bieli jest zły, albo mówi, no dobra, to w domu zrobimy. Oczywiście w domu, później w postprodukcji, czyli wywoływaniu tego pliku RAW. Zawsze można zmienić balans bieli na inny, tylko ja staram się, tak wolę, tak lubię, żeby mieć od razu zrobione zdjęcie tu. Ile się da zrobić tu, a jak nie mniej zrobić na komputerze. W związku z tym ten balans bieli jest niewłaściwy do tego, żeby dobrze naświetlić kolor żółty. W części aparatów, między innymi w tym aparacie, mogę ustawić sobie w stopniach Kelvina. Klikam sobie ten, ten, na szybkie przejście, obudź się. Szybkie wejście klik i na kelwiny idziemy, na kelwiny. Dobra, mam kelwiny, no ile? Słońce ma mniej więcej 5,5 tysiąca kelwinów. kelwinów. Kelwiny są bez stopni, jak mi ktoś zwraca uwagę, później nie, nie no W każdym razie, kelwiny są bez stopni, to jest y, późniejsza miara i dlatego tak to wygląda. Damy mu, ostro pojedziemy, ostro, 7000. tysięcy. 7000 jazda bez trzymanki. Fajnie to jest, bo tutaj jakby rządka brakowało słoneczników. Chyba tędy jechała, jechał znaczy ten ciągnik i to jest tak szerzej. Jestem jeszcze? Jestem jeszcze w kadrze. I zróbmy tego słonecznika z bączkiem. O, z bączkiem. No moim zdaniem jest zdecydowanie lepiej. By troszeczkę je rozjaśnił, ponieważ jak zmieniamy Temperaturę barwy, to zmienia się jak podnosimy temperaturę barwy, to yy, kolekcja ekspozycji warto wtedy zmniejszyć. Przynajmniej yy, z minusów na plusy przejść. Czyli jak ja dawam minus 2 trzecie, to albo zerować, albo zmniejszyć to przynajmniej, bo ono jest trochę ciemniejsze. Zdecydowanie lepszy jest ten kolor. Ale nie wszyscy mają. 7000 nie wiem, czy to jest wystarczające. Może by trzeba było więcej. Natomiast. Yy, jeśli ja przyłączę go w tej chwili na yy, takie ustawienia automatyczne automatycznie to jest taki domek z takimi kreseczkami, przynajmniej w tym kanonie musiałem sprawdzić, jak w innych aparatach yy, czyli yy, zdjęcia w południe w cieniu od budynku, czyli takie bardzo zaniebieszczone. I one mają też 7000 kelwinów ustawione i zoommy to samo zdjęcie Tu wchodzi cień może jakieś, no dobra, to samo, ale w tamtą stronę. I zdjęcie jest w sumie takie samo, jak to, co ustawiłem sobie kelwiny, Czyli 7000, które ustawiłem z tego domku z kieseczkami, czyli w, z południe, cie, zdjęcia w cieniu w południe, i moje 7000 ustawione na Kelwinach, to jest to samo. Warto się zapoznać z tymi. Yy, ikonkami, bo yy, yy, Lapsik, nie pamiętam, ale nie mam Lapsika ze sobą, bo bateria mu się skończyła, bo w nocy klepał zdjęcia. My spaliśmy, on pracował. No, ktoś musiał. Robił całą noc zdjęcia gwiazd. Yy, więc rano wstałem, to go zgarnąłem, wrzuciłem do domu, ale już miał, bateria była zerowana, w związku z tym nawet nie wiem, co robił. Ale dlatego nie, nie zabrałem go ze sobą, bo raczej by... Które można było go postawić? Chociaż mało się dzieje w tle na, na ten... Na o, dwa bym na, na to, żeby zrobić time Lapsa. Yy, takie problemy fotograficzne, które napotykamy, na przykład z balansem bieli, na przykład z kolekcją ekspozycji, ale też czasami z kadlem, czasami z miejscem podejścia, czasami z tym, że nie, no jakby miał dłuższy obiektyw, albo hmm, jakby miał szerszy obiektyw. Te problemy, jeśli je rozwiążemy, to się czegoś nauczymy. Najgorszą w życiu rzeczą jest omijanie problemów czyli nie, to mi nie wychodzi. Teraz ja sobie pfrafuję, o tam na, na koniczynie, to jest taka piękna koniczyna, owady na tej koniczynie, bo to mi zawsze wychodziło. <grym> no dobrze, to ci zawsze wychodziło, masz takich zdjęć już z 200, ale czemu nie zrobić czegoś, co będzie ciekawsze? Bączek chodzi po tamtym tym, ale tu jest pełno owadów, no nic dziwnego. W ten sposób powstaje miód słonecznikowy, bardzo dobry miód słonecznikowy z... Ojejku. Wrzucę tu reklamę, gdzie ja kupuję miód słonecznikowy. Tak on, bo dobry jest. Widziałem miód słonecznikowy w sklepie, ale ja ze sklepu nie kupuję miodu. A tutaj nie ma uli. Nie wiem dlaczego. Są akurat wieczorem było pełno samochodów, bo tu przyjeżdżają śluby, komunie, chrzty, nie, chrzów chyba tu nie było, ale śluby i komunie na pewno tu były. Także piękne miejsce, ale wracając, rozwiązywanie drobnych problemów fotograficznych jest bardzo ważne. Rozwiązywanie takich problemów jest nawet przyjemne. Będąc już w takim miejscu, no jest to, dzisiaj mamy ostatnią okazję zrobienia tu zdjęć. Już jutro będziemy gdzie indziej, a jak przyjedziemy, to już to pole zostanie pewnie skoszone i nie będzie śladu po nim. Dzisiaj musimy zrobić zdjęcie życia na tym polu i nie mogę się załamywać jakimś problemem, ale w związku z tym, że ja chcę zrobić zdjęcie życia, powiedzmy, no bo takie zdjęć życia już zrobiłem już setki, to warto jest poeksperymentować z obiektywami. W tej chwili zacząłem od długiego obiektywu, ale bo długi obiektyw daje mi odcięcie perspektywy, zwiększa jeszcze to pole, czyli jeśli będę chciał tam zrobić ujęcie, o tamtego na przykład, sprawdzam tylko, to jest strasznie dużo światła, strasznie dużo światła, duża głębia ostrości wychodzi, aczkolwiek ona jest trochę leciutko za ciemna, bo nie skorygowałem ekspozycji. Natomiast aparaty cyfrowe mają to do siebie, że w każdej chwili mogę je. Jako ta zieleń już się robi za płaska, już, już w tej chwili słońce jest za wysokie na to, żeby zrobić to, co chcieliśmy zrobić z tym. Po prostu jak się zaśpi, to się nie ma. Albo się śpi, albo się robi zdjęcia. Fotograf przyrody wstaje wcześniej rano po to, żeby móc porobić wcześniej rano zdjęcia. Co ja mam tutaj jeszcze? Mam 1635, szeroki kąt. Ja lubię szeroki kąt. Jestem gdzieś tam w kadrze. W, jak zmienialiśmy system na jak system na cyfrowy, to warunek był taki, że pierwszy obiektyw jaki dostanę, to będzie obiektyw szerokokątny. I był szerokątnym obiektywem. I szerokokątny obiektyw, no właśnie to jest to. A że to nawet nic nie trzeba robić. Bez polaryzacyjnego filtra jest to zdjęcie zrobione. Bez niczego. Bez polaryzacyjnego filtra, ponieważ Słońce jest jeszcze tak nisko, że przy odpowiednim kącie ustawienia, bo oczywiście, się zrobię tam zdjęcie, o tam, w tamtą stronę, nie, też fajnie wygląda. Nie, też wygląda dobrze. Krzywy he, he. Też wygląda bardzo fajnie. W każdą stronę, jakby nie patrzeć, nie kombinować, to niebo wygląda dobrze. Szerokokątne obiektywy mają to do siebie, że one jakby. Znaczy, ja nie wiem, bo ja nie znam się na optyce. Jakby niebo przyciemniały. Gdzie, jakby, gdzie to samo zdjęcie robione na mniej szerokotnym obiektywie, już nie wygląda tak spektakularnie. Ale fajny widok. Może takie zrobimy zdjęcie. Wiecie co? To ja na koniec rzucę. Dół jest za ciemny. Niebo jest dobre, dół jest za ciemny. Trzeba będzie troszeczkę niebo, dół rozjaśnić. Aby trzeba było zrobić dwa zdjęcia, drugie jaśniejsze, ale to nie ma co kombinować. Wystarczy leciutko rozjaśnić dół, później w czasie wywoływania, i będzie dobre. Na koniec zrobimy galerię zdjęć dzisiejszych. Czyli, bo tam gdzieś jest do ale to pole jest takie duże, że ja nie wiem. Mam nadzieję, że wzięła komórkę za sobą, bo, bo inaczej to się nie znajdziemy. A dojdzie do, do wsi następnej, to ten powie, jak, jak wrócić do mostku. Bo to jest taki mostek na rzece charakterystyczny, na którym się skręca. Więc się chyba odnajdziemy jakoś. Więc yy, zrobimy galerię zdjęć z dzisiejszego poranka. Nazwijmy to porankiem, żeby mieć jeszcze ten dobry humor. To jest poranek. A że słońce jest wysoko, to ono się pomyliło po prostu. Jest piąta. Ejku, ale ten, słońce już grzeje. Mocno. Zrobimy galerię z tych dzisiejszych zdjęć. Zobaczymy co będzie. Szerokokątnym obiektywem oczywiście. Kocham szerokokątne obiektywy. Patrzy, czy to jest kabel od mikrofonu, czy to jest coś innego. Aż panoramę się chce zrobić. Zróbmy panoramę taką. O, przekrzywiłem ją. Na koniec. Poleci w bok. Będzie schodząca. To no będzie wąsko wyjdzie. Obiektyw makro. Przy takich, takim temacie obiektyw makro od razu nawet zanim zacznę zakładać, to już przeostawiłem korekcję ekspozycji na minus z powrotem, ponieważ jak założę makro, to znaczy, że będę robił zbliżenia słoneczników, czyli prawie samo żółte. Obiektyw makro do, zdjęć, do takich zdjęć jest bardzo dobry. Znaczy rewelacyjny, bo możemy zrobić dużo. Oczywiście to nie musi być koniecznie makro. Można zamiast do zwykłego obiektywu założyć pierścienie pośrednie. Zawsze pierścień pośredni, ten najmniejszy, czyli to jest 12 mm, zawsze mam w torbie fotograficznej. Zresztą, tak jakby spojrzeć na moją torbę, nie widać jej na szczęście. To tu są, w torebce obok obiektywów są dwa elementy. Dwa, które zawsze noszę ze sobą. Filtr i pierścień 12. Pierścień 12 daje mi możliwość przerobienia każdego z tamtych obiektywów na makro, a filtr docinny mógłby przyciemnić to niebo, ale, ale chyba go nie warto w ogóle przyciemniać. Używam filtra docinnego tylko wtedy, kiedy trzeba, z kawronki. Tylko wtedy, kiedy trzeba go używać, bo zawsze jest to jeden dodatkowy element na obiektywie, który powoduje pewne osłabienie jakości tego zdjęcia, więc operacyjny bardzo lubię i używam czasami. Zróbmy tutaj o takie te. Czemu tu nie ma pszczółki? Za duża głębiostości przełączamy się oczywiście na AV, zobaczymy czy on mi na 3,5 przysłonie, ponieważ teraz chcę zrobić mniejszą, o tam jest pszczółka. Oj, 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 a nie dał rady? Ale jest aż, aż wyrysowane jest to zdjęcie, ale złapmy jakiegoś bączka albo pszczółkę, albo osę. Ty jesteś osa. Tylko do osy ja sobie zwiększę przysłonę, bo to mi nie zależy akurat. To nie jest osa, tylko osówka. Zwiększyłem przysłonę jak dochodziłem do makro po to żeby, no bo do czego używamy przysłony, do tego, że chcę rozmyć tło i wtedy na początku robiłem jak jeden robiłem, a drugi miał być rozmyty, więc użyłem mniejszej przysłony, a teraz większej przysłony, ponieważ do makro może być większa, akurat na 6,3, aczkolwiek można na 8 spokojnie zwiększyć, bączek z, pszczu... z osówką, sam bączek. Dziękuję. Jak widać, ja robię pojedyncze zdjęcia, nie robię zdjęć seriami, ale to dlatego, że nie lubię zdjęć robię seriami, bo to robi tylko to, że później jest ich dużo. Dobrze, ja muszę jeszcze robić jakieś zdjęcia, bo powiedziałem, że będzie galeria. Ty nigdy nie załamuj się, jak okaże się, że coś ci nie wychodzi. Trafiasz na problem, rozwiąż go. Sieć do bólu, do płaczu, zabierz ze sobą kanapki i rozwiąż problem na miejscu. Ponieważ jeśli go nie rozwiążesz, to się niczego nie nauczysz. I to tyle. Dziękuję Ci za obejrzenie filmu. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Bardzo Ci dziękuję tobie też i tobie, i tobie, i tobie, i wam wszystkim za to, że wspieracie, co robię i że mogłem wyjechać na te wakacje i nie musiałem w tym momencie pracować, tylko mogłem pojechać, bo wiedziałem, że mam jakieś zabezpieczenie finansowe, które mi pozwoli na to, żebym mógł spokojnie nagrywać dalej filmy mimo tego, że dwa tygodnie wakacyjny waka... odpoczywałem. Odpoczywałem od pracy, ale teraz wracam do roboty. Ten film pójdzie w jakimś najbliższym momencie. Mam nadzieję, że szybko, a jak nie to inny, który nagrałem trzy dni temu, a ja się rzucam w te... przenośnie oczywiście, w te słoneczniki, żeby robić zdjęcia, bo takiego pola to ja naprawdę nigdy w życiu nie widziałem. Nawet nie wiedziałem, że takie pole są. Jeszcze jakbym znalazł takie pole, e, lnu... Hmm, ale nie udało nam się namierzyć jeszcze. Dobrze. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć, do oglądania innych zdjęć i do zobaczenia. Cześć!